Cześć, z tej strony Michał, przed nami kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem. Dzisiaj przyrządzimy kokosowy dal z czerwonej soczewicy. Dal to ciekawy i szybki przepis. Pierwszy raz miałem z nim do czynienia rok temu, gdy byłem na diecie Agnieszki Kułagi. Tam była taka klasyczna wersja. Dzisiaj przyrządzimy kokosową. Znalazłem ten przepis na blogu Jadłonomii. Polecam jako źródło inspiracji. Bardzo ciekawe wegańskie przepisy. A jeżeli chodzi o dzisiejszy przepis, to bazą jest czerwona soczewica. Mamy tutaj 300 g czerwonej soczewicy. Tutaj posiekałem jedną cebulę w taką dość średnią kostkę. Pół puszki pomidorów, pół puszki mleczka kokosowego. Jeżeli chodzi o przyprawy, to mamy świeżo, przed chwilą ubiłem w moździerzu świeżo mielone ziarna kolendry. Rewelacyjnie pachnie w całej kuchni. Mamy tutaj 1,5 łyżeczki jeszcze kuminu mielonego, troszeczkę chili, kurkumy. I podamy to wszystko z moją ulubioną komosą ryżową. Zaczynamy. Najlepiej użyć jakiegoś dużego rondelka. Mam taką głęboką patelnię, którą używam do makaronu. Bardzo fajnie się sprawdzi. Troszeczkę oleju kokosowego. Rozpuszczamy i będziemy podsmażać cebulkę. Potem dodamy praktycznie wszystkie składniki poza mleczkiem kokosowym. I dal praktycznie będzie gotowy. Ok, olej już się nagrzał. Cebulka nam się już delikatnie zeszkliła. Dodajemy czerwoną soczewicę. Pomidory. Przyprawy. Wody. Tutaj są niecałe 3 szklanki wody. Wszystko mieszamy. Wyszła nam taka zupa praktycznie. Teraz przez około 25 minut będziemy to wszystko gotować. W międzyczasie mieszając. 10 minut gotowania za nami. Jak widać, już soczewica wchłonęła sporo wody. Już jest taka troszeczkę gęstsza. Za 10 minut będzie jeszcze gęstsza. Także jeszcze chwileczkę musimy pogotować. 20 minut praktycznie gotowania już za nami. Soczewica wchłonęła praktycznie całą wodę. Teraz sprawdzimy, jak ze słonością. Trzeba troszeczkę dosolić. Dobra szczypta soli himalajskiej albo 1,5. I dodajemy mleczko kokosowe. Teraz będziemy gotować jeszcze kolejne między 5 a 10 minut. Dal gotowy. Przygotowanie całości trwało około pół godzinki, także nic długiego ani nic trudnego. Jeszcze raz chciałem Was zachęcić do gotowania, bo jak widzicie, gotowanie to nic trudnego i każdy może eksperymentować w kuchni. Wystarczy znaleźć fajny przepis i można wyczarować coś fajnego, przy okazji zdrowego. Tutaj mamy też przez soczewicę bardzo fajne wartości. Soczewica ma około 25 g białka. Także posiłek jest wartościowy, do tego sobie dodamy troszeczkę komosy, ale też bardzo fajnie smakuje z ryżem, można jeść też same. I mi się nigdy nie udało przetrzymać parę dni, ale najlepiej podobno smakuje właśnie po paru dniach. Ok, ja zabieram się za moją kolację. Dzięki, że oglądaliście do końca i pamiętajcie, warto dawać łapki w górę, wtedy będą Wam się pokazywać kolejne nasze filmiki w proponowanych i będziecie na bieżąco, a najlepiej to subskrybować kanał.